Witajcie, we wtorek 9 listopada pozdrawiam Was serdecznie z Katowic słowem haseł biblijnych. W Psalmie 51-19 wierszu król Dawid napisał, Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz Boże. A w Ewangelii Świętego Łukasza w 15 rozdziale, w 21 wierszu, znajdujemy fragment przypowieści o miłosiernym ojcu albo o marnotrawnym synu. Syn zaś rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem Twoim. Jak byłem mały, starano się mi wpoić, przez rodzice starali się mi wpoić pojęcie odwagi cywilnej. I już wtedy było to mocno deficytowym pojęciem. Nie lubimy przyznawać się do błędu. Nie mamy Często tej odwagi, żeby powiedzieć, ja zawaliłem, ja zawiniłem, przeze mnie coś złego się stało, moja wina. Ten syn z przypowieści pana Jezusa też długo bił się z myślami, też długo decydował się na powrót do ojca, układał sobie w głowie, co temu ojcu powie, i wręcz wyrecytował tą formułkę: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Ale jednak po długiej refleksji, po tym jak życie się z nim obeszło, po tym jak rozumiał swoją winę w tym wszystkim, wrócił do kochającego ojca i przyznał się do winy. Jak jest z naszym przyznawaniem się do naszej winy? Nie tylko w tej przestrzeni kościelnej, w przestrzeni spowiedzi, kiedy wypowiadamy słowa modlitwy spowiedniej, ale w naszym codziennym życiu. Czy szukamy winnych gdzie indziej? Czy przyjmujemy, że to czasem jest moja wina, moja odpowiedzialność? Ja zrobiłem coś źle, albo ja mogłem zrobić coś więcej. Nie jest łatwo przyznawać się do winy. Nie jest łatwo przyznać się nawet czasem przed samym sobą, przed drugim człowiekiem, bo boimy się braku przebaczenia, braku akceptacji, albo wręcz boimy się tego, że misternie przygotowywany przez nas latami Obraz nasz w oczach innych rozleci się na kawałki. A to dlatego, że nie był prawdziwy, że nie był rzeczywisty, że była to tylko iluzja, za którą się chowamy. Podobnie było z królem Dawidem, który wołał do Boga sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz Boże. Też popełnił błąd, popełnił ciężki grzech. Uwiódł żonę. Swojego wojownika, jego wysłał na pewną śmierć, na, pew na pierwszą linię frontu, idealny plan. On był czysty, on się okazał dobrym królem, który przyjął wdowę do siebie, ale prawda była inna i Bóg znał tą prawdę, którą przekazał przez proroka Natana, a później król Dawid napisał ten psalm. Dlatego zachęcam nas dzisiaj do autentyczności. Do przyznawania się przede wszystkim przed samym sobą i przed Panem Bogiem do tego, co jest niewłaściwe w moim życiu, co wymaga poprawy, co wymaga zmiany. Bo przecież w naszym Kościele mamy trzy rodzaje spowiedzi. Ta w niedzielę przed przystąpieniem do sakramentu Komunii Świętej, kiedy jako Boża Rodzina, jako zbór wołamy wszyscy razem w modlitwie spowiedniej. Możemy też oczywiście. W rozmowie pasterskiej, wyspowiadać się przed duchownym, zrzucić z siebie ciężar, ale przede wszystkim to jest najważniejsza forma spowiedzi, o której często zapominamy przy takim wymienianiu w codziennej wieczornej modlitwie, przepraszając Pana Boga za to wszystko, co złego zrobiliśmy w danym dniu, za to, czym chybiliśmy celu, czym grzeszyliśmy. I Bóg nie wzgardzi skruszonym i zgnębionym sercem. Tak jak ojciec Jezusowej przypowieści, który przecież przyjął swojego syna, nie robił mu żadnych wyrzutów, cieszył się z jego powrotu, wyprawił ucztę. Taka jest właśnie reakcja Boga na nas. A każdy z nas grzeszy. Każdy z nas jest takim synem i każdy z nas potrzebuje Bożego przebaczenia, bo jak wyznawał ksiądz Neumeister, pieśń która jest także w naszym śpiewniku zasmucony idę już i wyznaję przewinienia zbawco ty me serce skrusz bym dostąpił odpuszczenia niech do tej pociechy lgnę Jezus grzesznych przyjąć chce bo Jezus codziennie chce przyjmować mnie i ciebie codziennie chce nam przebaczać codziennie Chce nas uzdalniać do jeszcze lepszego naśladowania go w drodze naszego życia we wzajemnej miłości, w posłuszeństwie, w dobroci dla innych ludzi. I tej Jezusowej postawy na cały dzisiejszy dzień, ale oczywiście nie tylko na jeden dzień, Wam wszystkim życzę dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem. Amen.